Proszę Państwa, przyjęcie porządku obrad. Punkty od 1 do 14 są w terminie. Projekty ABC, że nie są projektami do przyjęcia do porządku obrad. Ja punktuję, przygotuję. Wrócone 21. Także tego punktu nie ma. Proszę o przegłosowanie A, B, C, D, E, F. Kto jest Państwa za wprowadzenie punktu? Momencik, ale ja nie mam F. Czego? Nie mam tu F w ogóle. Znaczy, no nie mam w druku, no nie mam... Szybka, spokojnie. Proszę szukać. Co? No to proszę tytuł tylko, to jest ten druk F, to jest co? W sprawie listy zadań powierzonych na 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie dzielnicy pierwszej, tak? Tak, Są jeszcze jakieś pytania w sprawie porządku obrad? Nie ma. W takim razie proszę przegłosować punkt A do wprowadzenia. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Proszę o rozmowę tego punktu. Jest opowiadanie radca. Osoby ty. Aha, już nie widzę. 15. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 11 za, 0 przytrzymujących 0. Punkt B. W sprawie zmiany na liście zadań projektowych. Kto jest z Państwa za wprowadzeniem? 3, 6, 9, 10, 14 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 14 za, przeciw, 0, przytrzymujących 0. Punkt C. W sprawie ustanowienia prawa państwa zarządzanego komisji przy ulicy Dąskiej. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 14. Dziękuję, że Państwa przeciw. Widzę, że się wstrzymał, widzę. Punkt D w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych. Kto jest za wprowadzeniem? 3, 6, 9, 10, 15. Kto z Państwa jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. E. W sprawie obrony hejnału Maliackiego. Kto jest z Państwa za wprowadzeniem? 16, 9, 10, 16. F w sprawie zmian na liście zadań powierzonych na 2012 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 6, 9, 10, 16. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce coś do porządku obrad wprowadzić? Panie Przewodniczący, rozumiem, że druki 20, 21 są wycofane, tak? 21 jest wycofany, tak? Tak. Proszę. Nie widzę żadnych propozycji. W takim razie proszę o przegłosowanie całego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? 3, 6, 9, 10, 3. 15. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu z sesji 23. Czy do, z tego co mnie podpłynęły do protokołu jakieś wnioski? Podpłynęły, bo tu chcę Pana tą pisemnie. To, które ja wpisałam do protokołu, że Państwo zgłaszacie, są pisemne Pana Barona Młodszego. Bo Panu Młodszego jest starszego, że tak przepraszam, tak mówi Pana Ustiek. Bardzo proszę w takim razie dołączyć to do protokołu i tym samym protokół przyjmuję razem z tym złotym separatem w trzecim gościach. Proszę Państwa, stacje zarządu. Wizy socjalni, dość dużo się działo.
a mianowicie przygotowany był 31 października. Zapraszam Państwa serdecznie na 12 Radę Główny. Wielokrotnie się spotykamy, nie będę długo opowiadał. Wszyscy wiedzą, że jestem wyzwolenie Krakowa z Zaborczej. Dość wesołe święto w sumie jak Kraków, jako pierwsze miasto, wszędzie niepodległość, to wszyscy wiedzą. Są przygotowane wszystkie rzeczy, które miała dzielnica przygotować, także jedynie ktoś chce rozdać kasety, czy po prostu uczestniczyć w tym krótkim święcie, no to jest krótkie, bo jest rozbite na trzy części prawie. Także zapraszam serdecznie. 29 miało się odbyć nasz protest, w związku z tym jest uchwała w sprawie przestania zaniechania grania czterech razy hejnału Mariackiego w programie pierwszego radia. Byliśmy się z Panem Wyszyńskim spotkania. Przygotowaliśmy cały scenariusz tego wydarzenia w porozumieniu ze Strażą Pożarną, nowym proboszczem Bazyliki i niestety musimy przesunąć to, dlatego że najważniejszy dokument od prezydenta, który zezwoliłby na zagranie trzech hejnałów, a nie czterech, ten brak tego jednego hejnału miał być niezagrany w stronę Polskiego Radia. No ta decyzja jest jeszcze nie wydana przez prezydenta. Dzisiaj ostatnie wieści dałem, że pani która to przygotowuje płacze. I w związku z tym już musimy poczekać. Mam nadzieję, że to od ręki będzie załatwione 31 na rynku głównym. Koledzy organizowali pociąg papieski, zapewne powiedzą parę słów. Pani Wyszyńska organizowała raz z nami te spotkania, odbyły się dyżury. Jest przygotowywane święto, o którym powie pan Daros 11 tutaj u nas w Załuku, taka... Nie będzie tego? Nie, po wcześniej, po takim kraju, że to roku nie będzie. Bieg na orientację się odbył, który po prostu organizował Tomek Daros. Pani Gierczewicz robiła z panią Gierczewicz spotkanie z mieszkańcami bardzo duże w sprawie wiadomo jakiej kłopotów mieszkaniowych mieszkających ludzi w zasobach prywatnych. Ale może parę słów o pociągu papieskim, jeśli Państwo chcecie, bo byli, Jadzia była widne, z nas była Pani Nasia i kto jeszcze? Asia. Potrzeba przekazywania wiedzy na temat tego, co się dzieje na okrągłym stole.
strony mieszkaniowej. W Tronie się dosyć dużo się dzieje. I to wynika również z tego, że ludzie, którzy tam przychodzą, chcą się spotkać, żeby coś im więcej wytłumaczyć, powiedzieć na ten temat. W związku z tym tych spotkań było trochę tu w dzielnicy. Na spokojnie można wytłumaczyć, dlaczego są procedowane w tej chwili uchwały, różne uchwały związane z najmem, z polityką mieszkaniową, tudzież z wieloletnim programem mieszkaniowym, przybliżaliście, jak mówię, przybliżyć, o co w tych uchwałach chodzi, jakie są prawa mieszkańców i co z naszym debat wynikło dla nich pozytywnego. No może nie aż tak dużo, ale trochę jest pozytywnego w tych uchwałach. Reszta będzie, głównie ludzie pytają o budownictwo mieszkaniowe, dlaczego się nie buduje. A to wyprzedzam, bo w tej intencji będzie też uchwała. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do jednego pytania. 1, 2, 3, 4. Ale jeszcze. Proszę. Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tej szeroko pojętej działalności. Mianowicie chciałbym zapytać, czy oprócz objazdu w dniu 3 i 4 października z udziałem przedstawicieli z IKID-u był jeszcze jakiś jeden objazd albo dwa? Żeby był? Nie, czy był? Czy w październiku oprócz 3 i 4 października były jeszcze jakieś inne objazdy? Ja nie robiłem żadnego objazdu. Ani nie zgłaszałem takiej potrzeby, ani nie organizowałem. Mogę? Proszę bardzo. Tak, ja miałem przyjemność przejechać się z panią Piotrowską i z panią Rudzienną. Ale nie powiadomił, nie powiadomił pan. No te panią nie powiadomiły. Nie rozumiem. Ale co było przedmiotem tego objazdu, proszę powiedzieć? Oglądnięcie między innymi ulicy, proszę pana, Opinowskiego. Ulicy Opinowskiego. Rozumiem. Nie uważa pan, że członkowie Komisji Architektury, co najmniej ci członkowie, a ja uważam, że wszyscy radni powinni być poinformowani o tym objeździe, tym bardziej, że to był objazd, który nie dotyczył spraw zieleni. No dobrze, ale proszę pana, no w ten sposób. To było z inicjatywy pań, które zaproponowały taki objazd, w związku z tym, że ja wielokrotnie mówiłem o ulicy Otkinowskiego jako ulicy, która w ogóle nie ma chodnika, która nie ma w ogóle ulicy, tam nie ma w ogóle ulicy. Chcieliśmy to zobaczyć. Te panie miały taką możliwość i pojechaliśmy. Czy coś się stało w związku z tym? Czy jest jakiś problem? Myślę, że jest. Jaki? Pojechaliśmy. 3 osoby. Dziękuję za udzielenie informacji. Proszę bardzo. Mnie tylko dziwi, że kolega przewodniczący nie pojmuje, o co chodzi. Arbitralnie po prostu decyduje o działalności komisji. Dziękuję. Czy jest jakiś wytyk ustawowy? Nie wiem. Nie ma. Nie ma. ZIKIT zarządu pana Sęczka, tak to było, nie? Tak. Pana radnego, nie jako przewodniczącego komisji. Aż to jak to kontynuacja jakaś, czy tylko coś zupełnie. Jeżeli powstał protokół, a powinien powstać, to prosimy o udostępnienie tego protokołu. Sekretariacie powinien być dostępny. Wydaje mi się, że. To jest wtedy, kiedy byłeś na Bożego Miłosierdzia przy okazji, tam gdzie jest wyciek tej rury? Tak. To była moja inicjatywa. Jest wyciek rury na Bożego Miłosierdzia nielegalny, więc sam zadzwoniłem do pani Piotrowskiej i poprosiłem, żeby przyjechała to zobaczyć. Pan Sęczek pojechał w wolnym czasie, może pan ten wyciek zobaczyć, to jest blisko Bierdziela. Jest wyciek nielegalny, tam koroduje jezdnia. Pani Piotrowska będzie domagała się od zarządu budynku naprawy sytuacji. I ja nie widzę powodu, że jeżeli pani Piotrowska w swoim czasie służbowym jedzie na moją prośbę na interwencję, to żeby wszystkim to zgłaszać. Tak jak szedłem kiedyś ulicą pana Barona, że jest wykop robiony i zadzwoniłem, żeby porozmawiał z panią Piotrowską. To nie jest, czy to jest powód, żeby pan zawiadamiał całą komisję architektury, że pan, że ja pana zawiadomiłem, że jest tam wykop na wieczora. Pamięta pan, tak? Dzwoniłem do pana. To nie jest moja pan rada. Dobrze, no. Co znaczy pana ulica? Gratuluję panie przewodniczący. Pan, ja tego nie powiedziałem. Ale w ten sposób to. Nie no, to pan denerwuje panie sędzie, bo ja nie powiedziałem, że to jest moja ulica. Proszę, 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 prosz
To jest normalne. Chyba nie.